Cześć, z tej strony Wiktor, witam Was na kanale Cycling Boutique. W dzisiejszym odcinku znajdujemy się w Włoszech, a konkretnie za mną widać jezioro Garda. I przez ostatni tydzień spędziliśmy wspaniały czas właśnie w tym miejscu, ujeżdżając wyjątkowe rowery i zwiedzając Włochy i okolice jeziora Garda z perspektywy roweru. A w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić najnowszego faktora Ostro Vam w malowaniu Tint Raw Carbon o wyjątkowej specyfikacji i chciałbym powiedzieć kilka słów, jak ten rower jeździ i jakie są odczucia z jazdy na nowym faktorze Ostro Vam. Zapraszam do prezentacji. Teraz kilka słów na temat tego projektu. Na rowerze jeździł Max. Nie mogę ja za wiele na ten temat powiedzieć, ale Max powiedział mi tylko, że rower jest wyjątkowo sztywny dzięki przede wszystkim ramie, ale również dzięki kołom, które mają bardzo wysoką sztywność. Rowerem nie tylko jeździliśmy po płaskim, ale również udaliśmy się nim w góry na długie podjazdy, na długie zjazdy i rower nie zawiódł i spisał się wyśmienicie. Co do projektu, kilka słów na temat tego, dlaczego tak wygląda właśnie ta konfiguracja. Ponieważ na ramie dominuje surowy karbon, chcieliśmy dołączyć do tego właśnie koła Bike Aheada, które również są w surowym karbonie i myślę, że idealnie wpisały się w kompozycję roweru. Czarna grupa Dura Ace'a wygląda również zjawiskowo i podkreśla dobrze ten rower. No i celowy zabieg, czyli rozjaśnienie roweru za pomocą opon Vittoria Corsa z beżowym bokiem, myślę, że dają ciekawy kontrast, aby ta maszyna była troszkę bardziej widoczna i po prostu nie znikła. Co do ceny, gdybyście chcieli zakupić taki rower, myślę, że musicie liczyć się z wydatkiem około 65 tysięcy złotych. Ten konkretny egzemplarz po testach tutaj nad Gardą jest do kupienia. Jeżeli mielibyście ochotę zakupić taki rower, odezwijcie się do nas. Na niego oczywiście zaoferujemy troszkę lepszą cenę z racji, że był rowerem używanym. Zachęcam jak zawsze Was do zasubskrybowania naszego kanału, śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie pokazujemy dużo więcej rowerów, które powstają u nas w salonie. A teraz jak zwykle zostawiam Was z ujęciami detalicznymi naszego faktora Ostro Vam w malowaniu Tint i pozdrawiam serdecznie z nad jeziora Garda we Włoszech. Do zobaczenia w następnym odcinku.